Andrzej Duda wydaje oświadczenie po spotkaniu ze wszystkimi przedstawicielami partii, które weszły do Sejmu. Donald Tusk powraca do Europy, żeby tym razem nie robić w niej rzeczy, tylko pozyskać z niej rzeczy dla Polski, bo sytuacja z KPO się rozwija. Do tego wszystkiego mamy kwestie federalizacji Unii Europejskiej, które robią się coraz głośniejsze ostatnimi czasy. Mamy Lewicę, a konkretnie partię Razem, o której sobie porozmawiamy po prostu w tym filmie chwilę, bo z perspektywy tej partii dzieją się ciekawe rzeczy i chcielibyśmy w sumie o tym chwilę porozmawiać. Bez zbędnego przedłużania, zostańcie z nami, zostawcie lajka, zostawcie suba, żeby być na bieżąco, to nam bardzo pomaga, my jesteśmy bardzo wdzięczni. Serdecznie dziękuję naszym patronom, którzy umożliwiają nam tworzenie tego kanału i pomagają nam go tworzyć, więc jeśli chcecie, no to możecie w patronatę zerknąć i lećmy do materiału. Andrzej Duda wydał oświadczenie w sprawie powoływania nowego premiera oraz w sprawie pierwszego posiedzenia Sejmu nowej kadencji, które no, odbyło się po tym, jak już skonsultował się ze wszystkimi przedstawicielami partii, o czym mówiliśmy zresztą w zeszłym odcinku. Do tego warto tutaj pamiętać, że chwilę przed tym, kiedy ugrupowanie opozycyjne poszły do prezydenta, to przedstawiciele Trzeciej Drogi, Koalicji Obywatelskiej i Lewicy wydali wspólne oświadczenie, w którym ogłosili, że to Donald Tusk będzie ich kandydatem na premiera. Oni to ogłosili, potem były konsultacje, no i w czwartek Andrzej Duda wyszedł i powiedział rzeczy. Jakie rzeczy powiedział? Po pierwsze, zapowiedział, że pierwsze posiedzenie Sejmu odbędzie się 13 listopada, bo do 12 listopada trwa kadencja starego Sejmu i Andrzej Duda już po raz któryś powiedział, że w sumie no on nie widzi powodów, dla których miałby przyspieszać tą kadencję, która teraz trwa, więc takim według niego najszybszym możliwym terminem bez właśnie przyspieszania jest ten 13 listopada, no bo kadencja kończy się 12, więc 13 możemy zaczynać zabawę. I to była kwestia pierwsza, raczej w miarę spodziewana. Kwestia druga wydaje się być dużo ciekawsza, bo kwestia druga dotyczy tego, kogo prezydent wyznaczy na premiera naszego państwa. Bo musimy pamiętać, że w pierwszym kroku procedury powoływania nowego premiera, to prezydent wskazuje osobę, którą on chce jakby, żeby ta osoba stworzyła rząd, no i ta osoba dostaje to zadanie dla siebie, no i ma czas na to, żeby zacząć szukać sobie większości, znaczy w idealnym świecie już ma tą większość wcześniej, jakoś tam ustaloną w czasie, kiedy no, na przykład teraz, nie, kiedy zostało dużo czasu do pierwszych obrad. Ideowo tak, no ma wtedy czas, żeby ten swoją większość uzbierać, no i może zaczynać rządzić, albo nie uzbiera większości, no i wtedy już Sejm wyznacza kogoś, komu on powierza misję tworzenia rządu. No i tutaj od dłuższego czasu trwa spór. Bo z jednej strony Andrzej Duda może powołać kogoś z PiS-u, żeby to on tworzył rząd, no bo wiecie, no tutaj przesłanki, żeby to zrobił, są takie, że to on jest z PiS-u, w sensie już oficjalnie nie jest w PiS-ie, ale pochodzi z tego środowiska. No to tak jeszcze można mówić o tym, że teoretycznie PiS wygrał wybory, bo dostał największe poparcie. No ale z drugiej strony padają argumenty, że tak, ale większości nie stworzy, więc trzeba to dać opozycji. No i Andrzej Duda na tej konferencji powiedział, że on w ogóle znajduje się w sytuacji bardzo wyjątkowej, bo w historii Polski jeszcze nie było tak, żeby jakaś partia wygrała wybory, ale żeby partie, które nie wygrały, ale są inne, razem stwierdzały, że one bez tej wygranej partii stworzą rząd i dlatego on jest w sytuacji wyjątkowej. No bo z jednej strony dostał informację od PiS-u, że Mateusz Morawiecki jest ich kandydatem na premiera, a z drugiej strony dostał informację od Lewicy, Trzeciej Drogi oraz Koalicji Obywatelskiej, że Donald Tusk jest ich kandydatem na premiera i obie te strony mówią, że mają większość i na spokojnie ją uzbierają i proszę mnie wyznaczyć, panie prezydencie. Do tego, co w miarę ciekawe, prezydent zaznaczył, że opozycja, jeszcze opozycja, tak, czyli Trzecia Droga, Lewica, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska, nie mają jeszcze umowy koalicyjnej, którą mogłyby mu przedstawić. Teraz w ogóle dlaczego o tym powiedział i słowo komentarza do tego, co się dzieje. Po pierwsze, cały czas utrzymujemy, że prezydent gra w swoją grę pod tytułem: a w sumie będę puszczał oczko do kogo chcę i w sumie to musicie wszyscy się starać, ja tak nie będę nikomu tutaj dawał nic za darmo. A do tego ma czas, kiedy wszyscy patrzą na niego, on może pokazywać, jaki jest zgodny z prawem, pokazywać swoją taką pewną dostojność tym wszystkim i ogólnie no może tutaj zbijać pewne punkty, powiedzmy, polityczne na swoją korzyść, więc nic dziwnego, że przyciąga ten proces. Do tego dochodzi nam ten aspekt umowy koalicyjnej. I z jednej strony można mówić o tym, że kiedy, wiecie, umowa koalicyjna będzie musiała powstać, no to środowiska mogą zacząć się ze sobą kłócić, będzie trzeba dyskutować, co ma być w niej wpisane, co ma nie być wpisane, więc jakby Andrzej Duda zachęcający ich, jakby coraz szybciej zaczynali brać za tę umowę, daje im więcej czasu na jej skończenie, a to może gdzieś tam, no, rzutować na to, że będzie więcej kłótni, więcej sporów, bo będą mieli po prostu więcej czasu, żeby się pokłócić. Jest to oczywiście prawda, aczkolwiek przez to, że my nie wierzymy do końca w to, że opozycja byłaby w stanie, to wierzymy, ale nie pozwoli sobie na to, żeby się pokłócić tak, żeby rządu nie stworzyć, bo wtedy no, nawet nie wiemy, co by się stało, w sensie straciliby całkowicie legitymizację do czegokolwiek w tym państwie, to oni do tego kompromisu tak czy siak w końcu dojdą i raczej się nie rozpadną przed objęciem w ogóle władzy. W tym sensie mogłoby się wydawać, że to jest bezsensowne zagranie, ale wydaje nam się, że jest jeszcze druga rzecz, którą Andrzej Duda zyskuje z tego, że mówi o tej umowie koalicyjnej. Bo w naszej opinii to jest nic innego jak odbijanie argumentów o to, że no ale przecież to opozycja ma większość, a nie PiS, więc czemu nie dać władzy opozycji? I Andrzej Duda teraz mówi: nie, w sumie nie wiem, jakby chwila. Oni mi mówią na słowo, że mają większość i deklarują, że mają większość. No spoko. Ale z drugiej strony jest PiS i on też mi deklaruje, że ma większość. To dlaczego ja mam zaufać jednej stronie, a nie zaufać drugiej stronie? W sensie ja tutaj nie widzę żadnej umowy koalicyjnej po żadnej stronie. Jeżeli ktoś pokaże, to może wtedy uznam, że faktycznie on ma większość. Bo jedni mówią, że mają większość i ja w sumie nie wiem, z kim mieliby mieć tą większość, bo coś mi się nie spina, a drudzy mówią, że mają większość, ale w sumie żadnej umowy koalicyjnej nic nie ma, a to są różne partie, oni się mogą pokłócić, więc z czemu ja mam wiedzieć, że oni naprawdę to zrobią? Ja tutaj proszę coś na papierze, to wtedy będę decydował. Więc wydaje mi się, że to jest po prostu argument za tym, żeby na ten moment nie mówić, no tak, opozycja ma większość, bo nie widać nic na papierze. To jest w ogóle ciekawe
ciekawa kwestia, bo tymi zagraniami Andrzej Duda cały czas sugeruje, że nie podjął jeszcze decyzji w sprawie tego, kogo powoła na premiera z tego swojego nadania, komu da tą pierwszą możliwość tworzenia rządu. Wydaje nam się, że to jest w ogóle też ciekawa kwestia. Andrzej Duda mówi to w taki sposób, że tak jak cały czas obstawiamy, że to Morawiecki dostanie tą misję na ten moment, nie? Na dzień dzisiejszy uważamy, że to Morawiecki dostanie misję tworzenia rządu. O tyle! Wydaje nam się, że słowa, które prezydent używa i to jak bardzo sobie pogrywa w tym momencie, sprawia, że można gdzieś tam bezpiecznie uznać, że opcja powołania Donalda Tuska na premiera w tym pierwszym kroku przestaje być absolutnie niemożliwa, a zaczyna być gdzieś w okolicach, no jest może jakaś malutka szansa, że to by się stało, ale to gwiazdy musiałoby się idealnie złożyć dla opozycji i Andrzej Duda musiałby zobaczyć jakiś bardzo konkretny interes w tym, żeby ich powołać. Więc wydaje nam się, że dalej Morawiecki jest tutaj faworytem i dalej będzie zagranie pod PiS, ale gdzieś tam no jest jakaś minimalna szansa, że może faktycznie opozycja dostanie to już w pierwszym kroku. To się okaże, zobaczymy. Bo tak naprawdę co prezydent zrobi, to wie chyba tylko prezydent w tym momencie. No i może PiS w sumie, jak im powiedział, bo też jest szans. Idąc dalej, Tusk ewidentnie nie chce marnować czasu i leci do Brukseli. Właśnie poleciał już do Brukseli, to już o tym mówiliśmy, ale teraz no wyszedł z komunikatem. I to wyszedł z komunikatem takim, że w sumie wszystko git, to KPO to jest do odblokowania. Ja się tutaj ze wszystkimi dogadałem, ja sobie porozmawiałem z ludźmi, ja się spotkałem z ważnymi osobami i w sumie to tak w grudniu, jak prezydent nie będzie bardzo przeszkadzał, to jesteśmy w stanie to KPO odblokować, a to jest super, bo to pieniądze dla Polski, w ogóle bogactwo, część główna. Donald Tusk pokazuje właśnie swoją sprawczość, pokazuje takie dotrzymanie obietnic, ale też pokazuje swoją wagę i pokazuje ten, wiecie, powrót Polski do Europy, o którym powiedzmy, że Koalicja Obywatelska dużo mówiła. No, wydaje się, że to jest dosyć naturalne, że Donald Tusk pojechał i w sumie chyba nie ma nawet sensu się nad tym bardziej rozwodzić, no bo pojechał, powiedział, że załatwił i wydaje się, że w sumie no, ma szansę to gdzieś tam na słowo załatwić, mimo tego, że nie jest premierem jeszcze oficjalnie, nic takiego, po prostu jakby teoretycznie pojechał tam jako potencjalny poseł, czy wybrany poseł, ale nawet nie jeszcze urzędujący, więc ciekawe. Ale oczywiście no, to zdarzenie zrodziło dużo opinii. Teraz my was witamy na takim ryneczku opinii, gdzie przedstawimy wam takie najważniejsze rzeczy, które się mówi teraz o tej sytuacji, bo uważam, że to jest ciekawe i będziecie mogli sobie zderzyć różne narracje, z którymi może się nie spotykacie, jeśli jesteście po drugiej stronie barykady, w przeciwieństwie do tej drugiej, którą wam powiemy. Czekajcie, o co chodzi. Po pierwsze, bardzo głośna i wyraźna jest opinia o tym, że Ursula von der Leyen, ale też w ogóle cała Unia Europejska, Komisja Europejska i tak dalej, grała bezpośrednio na zmiany władzy w Polsce, bo wiecie, tutaj nie można załatwić, a nagle przyjeżdża sobie Donald Tusk i Donald Tusk mówi, no w sumie to ja bym chętnie załatwił i nagle Unia Europejska mówi, o w sumie to chyba się da załatwić, nawet na słowo ci to klepniemy, wszystko spoko, dobrze, mordo, jakby jakoś to ogarniemy, będzie git. I on nawet premierem jeszcze nie jest, nie wiadomo czy będzie przecież, a oni już mu obiecują pomoc. No i oczywiście następstwem tego podejścia jest założenie, że Unia Europejska grała na zmianę władzy w Polsce, co oczywiście stawia no nieładny zapach, no bo jest takim powiedzeniem, że Unia Europejska, czy właściwie nie, Komisja Europejska i tak dalej, konkretne instytucje w jakiś sposób ingerowały w politykę wewnętrzną kraju i próbowały osłabić jedną z partii, żeby dać większe szanse drugiej partii na zwycięstwo w wyborach. Więc to jest jedna narracja, która się teraz o tym toczy. Narracja numer dwa z kolei jest taka, że Donald Tusk jest mordeczką ze wszystkimi tam, w takim sensie, że wiecie, no jest politykiem dużej klasy, który tam już pracował, którym wiecie, pewnie jacyś ludzie zawdzięczają jakieś przysługi, on zawdzięcza jakimś ludziom przysługi, no w sensie wiecie, był politykiem w Unii Europejskiej, którego wszyscy znają i powiedzmy, że gdzieś tam pewnie jakaś część mu ufa. W oczywisty sposób jego siła przetargowa w takiej rozmowie jest zupełnie inna niż takiego Mateusza Morawieckiego, z którym w Unii Europejskiej się nie lubili. Jak taki Donald Tusk do ciebie przychodzi i ty go po pierwsze lubisz, a po drugie no ufasz mu jakoś bardziej jako politykowi i wiesz, że jest politykiem, no to polityka tak działa, nie? Że po prostu łatwiej załatwiać sprawy, jeśli ma się u kogoś na przykład przysługę, którą ci wisi, albo no nie wiem, ma do ciebie jakieś zaufanie i tak dalej. Tak działa świat w ogóle bardzo często. I w tym kontekście nie ma absolutnie niczego dziwnego, że taki Donald Tusk może przyjechać i na słowo, na gębę dostać KPO, no bo tutaj oni mu ufają, versus taki PiS, który przecież to z nimi się nie da dogadać, bo oni zawsze mogą coś odwalić i nawet jak się z nimi dogadamy, to w ostatniej chwili jakaś ustawa trafi do Trybunału Konstytucyjnego, zostanie zablokowana i w sumie pieniędzy dalej nie ma, mimo tego, że w którymś tam momencie Ursula von der Leyen naprawdę bardzo chciała te pieniądze dać, ale gdzieś tam PiS coś zawalił po drodze, tak to nazwijmy. No i w tym kontekście to nie jest nic dziwnego, to nie jest żadne się mieszanie w politykę polską, tylko czysta polityka tak jak zawsze była, jaka zawsze będzie. I opinia trzecia, chyba najciekawsza ze wszystkich w takim sensie w ogóle, że najbardziej z boku, bo te dwie, nie oszukujmy się, one mogą w ogóle ze sobą być działać naraz, nie? To może być trochę mieszanie się Unii w politykę polską, a trochę to, że po prostu Donalda Tuska tam lubią i mu łatwiej załatwiać rzeczy, to się nawet łączy. Jest trzecia jeszcze, która jest taka zupełnie inna. Ją wygłosił Kukiz, ale ona się pojawia w wielu miejscach i jest powiązana z tym, że wróciła mocno dyskusja o federalizacji Unii Europejskiej. Mianowicie Kukiz powiedział, tak jak mówimy, to się często pojawia, że Donald Tusk, okej, dostanie to KPO, ale w zamian za to musiał się zgodzić na zmiany w Unii Europejskiej, zmiany w traktatach, które sprawią, że Unia zacznie być super państwem, wywalony zostanie mechanizm na przykład weta, Parlament Europejski dostanie dużo większe uprawnienia i tak naprawdę no, to się staje jedno super państwo pod prymem Niemiec, Francji i tak dalej, które no, zmieni obecną Unię Europejską właśnie w bardziej taki twór jak, nie wiem, Stany Zjednoczone, nie? W tym rozumieniu. I to jest teoria, która mocno bazuje na tym, że faktycznie w Unii Europejskiej głosowane teraz były takie rzeczy przez jedną z komisji Parlamentu Europejskiego, Komisję do Spraw Konstytucji, ale to bez znaczenia, nie wchodźmy w szczegóły. To jakby, jak my to widzimy i wytłumaczymy to pokrótce, być może ten temat jeszcze wróci i będziemy go rozwijać, bo w sumie uważam, że trochę mało się o nim pisze mimo wszystko, aczkolwiek z drugiej strony też, no, czy jest o czym pisać, bo z naszego zrozumienia tematu naprawdę siedzieliśmy w tym trochę, żeby się upewnić. Ogólnie rzecz biorąc, to wygląda w ten sposób, że
że faktycznie, absolutnie, jedna z podkomisji jakby pod Parlamentem Europejskim, czyli nie Komisja Europejska, tylko taka komisja pod Parlamentem Europejskim, tak jak macie w Polsce też komisję, powiedzmy, nie, pod parlamentem, no to ona sobie wydała taki raport. I ona w tym raporcie, który przyjęła i przegłosowała na tak i że się z nim zgadza, zawarła takie właśnie sugestie, że Unia Europejska faktycznie powinna iść w stronę federalizacji, powinna iść w stronę zwiększania tych kompetencji centralnych względem państw członkowskich, ten mechanizm jednomyślności i tak dalej. Czyli że ogólnie faktycznie z tego by wynikało, że Unia Europejska idzie w stronę federacji i ten dokument, powiedzmy, gdyby w tej formie został przyjęty i faktycznie jakoś tak, wiecie, wszedł w życie, to można by już uznać, że to jest państwo Unii Europejskiej. W tym sensie prawda. Inna sprawa jest taka, że tak jak mówimy, to jest jakiś tam raport jednej komisji. I o ile on może być opiniotwórczy i pewnie będzie wstępem do jakiejś dyskusji, nie mamy co do tego wątpliwości, o tyle, na koniec dnia, no to tak naprawdę to w sumie, no, to jakaś instytucja stwierdziła, ja bym chciała mieć więcej władzy, bo jest mi smutno, że mam tak mało. I niekoniecznie musi coś z tego wynikać, nie? W sensie, to tak jak mówimy, to nawet nie jest tak, że Parlament Europejski to przegłosował, to cokolwiek by się stało. Bo jednak te mechanizmy, które działają obecnie, działają w ten sposób, że raczej taka Polska czy inne państwa musiałyby się fizycznie zgodzić, żeby tak to zrobić, a nie, że Parlament mógłby cokolwiek przegłosować. Właśnie to Parlament wkurza, że nie może czegoś takiego przegłosować. Prawdopodobnie o to w ogóle chodzi. Więc zmierzamy do tego, że dyskusja o tych traktatach jest ciekawa i należy ją toczyć, bo w ogóle, wiecie, dyskusja o tym, czy Unia się powinna federalizować, czy nie powinna się federalizować, to jest w ogóle ciekawa dyskusja, którą należałoby odbyć. Ale na ten moment to nie wygląda do końca w ten sposób, że jutro rano obudzimy się albo w superpaństwie Unii Europejskiej, albo w ogóle nie ma żadnego tematu i ktoś sobie coś wymyślił. W sensie, jakby to jest to gdzieś pomiędzy. Aczkolwiek wydaje się, że no to jeszcze nie jest, wiecie, że jutro coś się stanie, tylko to ewentualnie będzie i tak bardzo długi proces. Ale rzucamy, że faktycznie istnieje i w ramach narracji, na przykład Kukiza, ale też innych polityków i w ogóle innych osób, faktycznie jakaś tam dyskusja się dzieje. No i tutaj jest to, że Donald Tusk sprzedał suwerenność Polski, tak rozumianą, za KPO. A na zakończenie Lewica. A konkretnie nawet partia Razem. Czemu o nich mówimy w ogóle? Widzicie, Magdalena Biejat była sobie w Radiu Z w trakcie wywiadu, nie? I Magdalena Biejat zrobiła ten wywiad trochę inaczej niż większość polityków opozycji obecnie. Bo zamiast mówić, nie wiem jeszcze jakie będą stanowiska i tak dalej, bo my rozmawiamy o różnych rzeczach, o programie, o stanowiskach też, ale jeszcze nie wiadomo i w ogóle rzeczy trzeba się pogodzić, jakoś trzeba tą koalicję pchać do przodu, to Magdalena Biejat z partii Razem poszła bardziej w taką stronę, żeby powiedzieć: wiecie co, w sumie to mnie trochę wkurzają już te obrady, bo oni cały czas się kłócą o stanowiska i nic nie mówią o programach i mnie to trochę irytuje, więc ja muszę z tym wyjść na zewnątrz i to powiedzieć, a poza tym to ja nie chcę rzucać kłód pod nogi tej koalicji. Jestem pierwszą osobą, która nawoływała do tego, żebyśmy rozmawiali przy stole, w dialogu i żebyśmy rozmawiali o tym przede wszystkim między sobą. Ale nie widzę śladu rozmów programowych między sobą, więc czas najwyższy, żebyśmy po prostu zaczęli o tym głośno Pani mówić. Pani poseł. I to jest ciekawa sprawa, która zmotywowała nas do tego, żeby coś o partii Razem powiedzieć, bo w sumie jest to ciekawa partia w tych wyborach. Nie, no bo ona oczywiście startowała razem z Lewicą, jakby byli jednym komitetem, ale tutaj warto zaznaczyć, że Lewica jako całość straciła wiele miejsc w Sejmie, bo tam mówimy o jakichś 20 miejscach, a partia Razem nie dość, że nie straciła wewnątrz tej struktury, wiecie, proporcjonalnie dużo swoich posłów, posłanek, to jeszcze zyskała jedno miejsce. Co sprawia, że stała się gdzieś tam partią wewnątrz tej Lewicy, która ma teraz dużo większy wpływ na tą partię niż miała wcześniej. I takie wystąpienia jak te Biejat dają trochę temu upust. Bo tak naprawdę od samego początku po wyborach mówi się o tym, że no, Lewica w sumie w tym parlamencie i w tej koalicji to jest ciekawa rzecz. No bo z jednej strony oni dogadujący się z partiami takimi jak Koalicja Obywatelska czy PSL i tak dalej, no to wydaje się być dosyć ciekawa kwestia. Ale z drugiej strony oni też są w sytuacji, w której no nawet gdyby się wszyscy z partii Razem wkurzyli i powiedzieli, że nie głosują za jakimś rozwiązaniem, powiedzmy, koalicyjnym, no to w sumie ono i tak wejdzie, jeśli nikt inny się nie wyłamie. W sensie oni nie mają takiej mniejszości w tej koalicji, żeby blokować potencjalnie działania całej koalicji. I to są w ich bardzo unikatowej perspektywie, o której chcę wam teraz szybko powiedzieć. Bo w naszej opinii to wygląda w ten sposób, że partia Razem może bardzo dużo zyskać albo bardzo dużo stracić na tej kadencji Sejmu. I warto po prostu to obserwować. Bo z jednej strony wchodzą w koalicję i pewnie wejdą w koalicję na 99%, nie? Z podmiotami, co do których no ich wyborcy pewnie nie będą zachwyceni, że weszli z nimi w koalicję, ale w sumie dosyć bezproblemowo mogą pokazywać swoją inność i, tak wiecie, no, próbować być bardziej lewicowym niż reszta lewicy i bardziej przekonywać do siebie wyborców, powiedzmy, z całej tej formacji do konkretnie formacji Razem. No bo oni będą w stanie na przykład zagłosować w jakiejś ustawie przeciwko, nawet jeśli reszta lewicy głosuje na tak, tak naprawdę doprowadzić do sytuacji, w której, no, to przejdzie, czyli wiecie, oni nie zablokują tej ustawy, ale wyraźnie pokażą swoje stanowisko światopoglądowe i będą w stanie to robić. I wiecie, i część wyborców teraz właśnie może stwierdzić, to po co ja głosuję na Razem, skoro oni tak nie mogą mi zablokować, trudno, jakby już nigdy więcej nie zagłosuję. Ale wydaje nam się, że duża część wyborców lewicy może stwierdzić, że ej, to w sumie jakby to oni tutaj są moją reprezentacją interesów i tak jak ja bym zagłosował, więc przekieruję swój głos na nich, a jakaś tam niechęć związana z tym, że reszta opozycji będzie wkurzona, że lewica nie głosuje tak, jak oni chcą, płynie właśnie na całą lewicę, nie tylko na partię Razem. Więc oni jakby mogą próbować zgarniać wyborców lewicowych dla siebie, bo oni wiedzą,
wiedzą jakby, jakie są różnice między tymi partiami, a no, dla przeciętnego wyborcy, powiedzmy, jakiejś, nie wiem, trzeciej drogi czy coś, który może nie interesuje się tak bardzo polityką, które nie ma znaczenia, że jakaś partia Razem głosuje na nie, tylko on widzi, że Lewica głosuje na nie, jakby o co tu w ogóle chodzi, przecież my jesteśmy w koalicji. Więc wydaje nam się, że Lewica jest w bardzo ciekawym położeniu, jeśli chodzi o te wybory. I to wystąpienie Biejat trochę udowadnia, że chyba będą w to szli, tak? Bo z jednej strony właśnie mamy bardzo mocno takie, no, wjechanie w opozycję i powiedzenie, ej, oni się nie skupią na tym, na czym powinniśmy się skupiać, powinniśmy patrzeć na program, zmieniać Polskę, żeby było git. A z drugiej strony cały czas zaznaczam, my nie będziemy oczywiście rzucać kłód pod nogi koalicji, też nie bierzcie nas za wroga, my chcemy się dogadać, ale chcemy się dogadać lepiej. I jesteśmy po prostu bardzo ciekawi, czy Razem wygra na tym wszystkim i zwiększy swoją pozycję w polskiej polityce, czy przelicytuje albo nie dolicytuje, nie? W sensie, że ich wyborcy się wkurzą, że dobra, za bardzo idą, albo inni ludzie się za bardzo wkurzą, że za bardzo idą, a ich wyborcy z kolei wkurzą się na to, że może idą za mało, za lekko i za bardzo dogadują się z liberałami. A żeby wiedzieć, jak się skończyło to, ale też masa innych rzeczy w polskiej zagranicznej polityce, stawcie lajka, stawcie suba, nam będzie bardzo miło. Nasz Instagram, nasz inny film serdecznie polecamy. Serdecznie dziękuję naszym patronom i zachęcamy do naszego Patronite'a. Staramy się starać dla was. Cześć!